Przepraszam. Był to zwykły dzień w planecie Nowa Przygoda. Mam nową zbroję Ironmana. Złotą zbroję Ironmana. Jest to Mark 21. I czy ona jest lepsza od tamtej poprzedniej? No może trochę pod względem latania, ale nie jestem pewien do końca. Nie jestem do niej przekonany tak jak do tamtych poprzednich. Dalej uważam, że Mark 19 to jest najlepsza zbroja. Trzeci odcinek nagrywam dzisiaj, ale dziś zajmijmy się czym innym. Oprócz tego, że stwórzmy sobie już nową zbroję, ok? Stwórzmy sobie nową zbrojkę. Miałem robić każdą zbroję na każdym odcinku, ale stwierdziłem, że a co mi tam, będę śmieszniejszy, będę lepszy i będę żelazo, bo będę potrzebował, widzę, ale też będę potrzebował dużo szkła i dużo żelaza, by stworzyć taki oto Arc Reactor. Ale dobrze, no to skończmy, zdejmijmy naszą zbroję Ironmana. Tylko po to, by stworzyć sobie nową zbroję Ironmana, Tony'ego Starka, Mark 22 już zostanie skraftowane. Te emeraldy to tak naprawdę powinienem schować, bo zaraz się dowiecie, o co chodzi. Dlaczego właśnie tutaj tak się dzieje, że kraftujemy kolejny strój. No ale po co ci kolejne stroje, skoro dalej uważasz, że Mark 19 jest najlepszą zbroją, bo nie wiemy, jakie inne zbroje są, tak? W sensie, jak inne zbroje wpływają w ogóle na całą tą sytuację, czy są jakoś lepsze od poprzednich, czy nie? No muszą być na pewno jakoś lepsze, ale to wiecie, to wszystko już zależy od tego, jak tutaj ten. No i dobra, no i mamy zbroję Mark 22 i jak się ją kraftuje. A, czyli no w sumie nawet dobrze pomyślałem. Już zaczynam pamiętać receptury, to jest bardzo przydatna opcja. No i dobra, gacie, no na pewno gacie inaczej, no bo złoto, aha, złoto jest nam potrzebne. Złota mamy, kochani, pod dostatkiem, bo byłem u ogrów po drodze. W trzech domkach ogrów byłem i ogry nam dały, mają takie skrzynki, gdzie można znaleźć name tagi właśnie, można znaleźć złoto i można znaleźć emeraldy. Do czego jest nam emerald potrzebny? Już za chwilę wam powiem, drodzy widzowie, tylko stwórzmy sobie już do końca tą zbroję Ironmana, do końca, byśmy już mieli po prostu, komplet. Czy to było tak? Oczywiście, że to było tak. Mark 22. No okej, okay, no trochę taki ogniowy, ognista ta zbroja Ironmana, z czarnego na takie ciepłe kolory przechodzi, ale Aleksandra, ha, 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 nie, żartuję, ale to już zobaczymy. No na pewno ta zbroja będzie lepsza. No i tak, tu jest Mark 22, tak, tak, tu jest Mark 22, tutaj tak i to jest Mark 21, a tu jest Mark 22. No i dobra. No ten Iron Man wygląda... Jak wygląda? No, można śmiało powiedzieć, że jest dobrze, no. Ciekawy design ma, może tak powiem. I na pewno jedna tabliczka nam się przyda. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dzisiaj na polowanie sobie pójdziemy. To będzie jaki? Mark 21, tak? No to dobra, no to ubieramy Ironmana do końca. To w ogóle powinno być obok siebie, czyli tutaj. Znaczy tu. No, gituwa. No halo, Dobra, niech to tu będzie, plecaczek na środku i buciki do kompletu, żeby tej zbroi nie było łyso i goło. Schowamy te wszystkie surowce, nie wszystkie, no bo będzie nam potrzebny emerald jeszcze do skraftowania kuli,
kuli, w sensie nie kuli, tylko bloku emeraldowego. Dobra, i to było Mark 21. No i okej. No i już tutaj nasza zbrojownia Ironmanów się nam tutaj rozrasta. Co prawda, no... O nie. O nie. Tu musiał być jakiś wybuch i... Aaaa! No dobra, no stworzymy w takim razie jeszcze jeden stojak. W takim razie trzeba będzie stworzyć już... Idę po drewno. No to trochę zgałganiłem. Jak się tworzy stojak? Stojak. Stojak. Z desek i gładkiej kamiennej płyty. Znaczy z patyków, przepraszam. Gładka kamienna płyta jedna jest. Ajajajajajajajaj. Czyli na nowo trzeba tworzyć pierwszą zbroję Ironmana. No cóż, no. Kto powiedział, że będzie łatwo, nie? A, to tak było. Dobra, to już ten, tak. I jak? A, to jeszcze tutaj patyczek. Idzie. Okej, dobra. Postawimy ten stojak. No i musimy na nowo tworzyć... zbroję Ironmana. Mark 1. Tu jest zbroja pierwszego Ironmana. Żelazo, żelazna klapa i ten, dobra. Czyli tak, najpierw żelazną klapę tworzymy. Klapę. Dobra, jak się tworzy żelazną klapę? A, z czterech chyba. Tu są drzwi. Jest. Dobra. Teraz tak. I tak. Dobra. Skóra jest nam potrzebna. Chyba nie mamy skóry. Nie no, trzy skóry chyba mamy. Czy nie mamy? Na styk. Ale reaktor łukowy trzeba zrobić inny. Z paladu. No to jeszcze szkło nam będzie potrzebne w takim razie. Paladu mamy... No jeszcze sporo tego paladu mamy, więc o tyle dobrze. Ale też już nam się kończy. O Jezu, szkła nie wziąłem. Nie wiem w ogóle, jakim cudem się to stało, że zniknęła mi zbroja Ironmana pierwszego. To jest w ogóle jakieś dziwne i niezrozumiałe dla mnie. No ale no dobra, no. Jak źle. No przecież dobrze. A. No tak. Teraz jest git. Dobra. I tak, to się tworzy skóra pala. Dobra. Reaktor łukowy. Nie mamy skóry. Gdzieś po drodze krówki widziałem, więc możemy zaraz po nie polecieć. Okej. Spodnie. No właśnie, skóry nie ma. No to lecimy w takim razie po krowy, bo gdzieś je widziałem na 100%. Nie pamiętam dokładnie, gdzie one były, ale dobra. Najpierw może prześpijmy się i polećmy po krowy. Miałem wam coś pokazać, ale to za chwilę wam pokażę, no bo co, no taki króciutki odcinek chciałbym zrobić. No krówki jak widać są przydatne w tym momencie, no bo jak widać skóra jest no proszę, jak na zawołanie. Hello. Krówko. Hodowlę muszę w końcu zrobić. To może zrobimy tam hodowlę, tam na tym. Ej, ale... Ja bardzo przepraszam, ale... To nie jest miejsce na harce. Dobra, mamy dwie skóry. Ale potrzebuję więcej ich. Tu kolejne dwa. A tu chyba byłem nawet. O, jest ogr. Cześć. Szreku. Tu chyba byłem.
Zaraz zobaczymy. Tak, byłem tu. Dobra. No to hej ho do domu. Idziemy do domku, skraftujemy sobie... Na wszelki. Nigdy nic nie wiadomo. I Jezu, ja te krowy na hita zabijam z tym mieczem. I on się nie wykorzystuje, to jest piękne. Jeszcze jakby Fire Aspect miał, to jeszcze piękniej by było. Ki. Dobra, skraftujmy sobie w końcu tę zbroję Ironmana. Żelazo, ten i dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra, i jeszcze buty. Buty to skóra, żelazo i tytan. No dobra, no nie spodziewałem się, że w ogóle taka akcja stety bądź niestety nastąpi. Dobra, pochowajmy to, co jest nam niepotrzebne. Już tutaj widzicie. Zostawię sobie 15, 16, 18. Jest nam potrzebne szmaragdów. To już nam nie będzie potrzebne. Tutaj, tutaj. Jeszcze vibranium mamy do wykorzystania. Więc też spoko. A, to też w sumie nie będzie nam potrzebne. Tak naprawdę szyby nam będą potrzebne i chyba tabliczka jedna, nie? Dobra. Zobaczymy. A, musimy postawić przecież klocka. Znaczy... Ahaha, śmieszne. Musimy postawić... A, już jest ten, dobra. Gdzie one się tak respią? To zdecydowanie trzeba oświetlić. Mamy glowstone, więc... Na pewno się porobi takie lampiony. Ale boję się, że one mogą się na górze respić. Zaraz tam pójdziemy. Mówiąc na górze, to mam też na myśli, że może to być nawet w moim pokoju, więc... No, dosyć ciężko. Ale to mówię, za chwilę... A, nie, 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 wróć, wróć, wróć. Naprawdę jestem czegoś ciekaw. No dobra, no fajnie, że tabliczka chociaż jest to o tyle dobrze. Ale czy mi szyb starczy? No i dobra. Tu jest git. A, tu jeszcze było. A, nie mam szyb. No dobra, no cóż. Tu jeszcze stojaki będę musiał skombinować, ale to już później. Gdzie wy jesteście? One muszą być gdzieś pod spodem jak nic. No dobra. Mniejsza o to. Magazyn. Co w magazynie? Już mówię. Mamy do skraftowania jeszcze jedną rzecz, która się nazywa... Która się nazywa pewnym kamieniem. No ale oczywiście muszę mieć 8 bloków szmaragdu. No i jest 8 bloków szmaragdu. Co z tego? Panie i panowie, z racji, że wspominałem już kiedyś, że mam mod z kamieni nieskończoności, no to mamy kamień czasu. No i możemy sobie dzień zamienić w noc, tak? Proszę bardzo. O, mamy dzień. No i super. I jest dzień, niech się tam świeci fajnie. Dobrze. Skóra idzie tutaj. Reinforced leather. A, to na te, na Spidermana się przyda. Jak będę chciał zrobić zbroję Spidermana i będę chciał być człowiekiem pająkiem. Dobrze. Ale mamy tutaj oczywiście jeszcze inne kamienie nieskończoności. I uwaga, moi mili państwo. Rękawica nieskończoności. Jak się to robi? A to w kolejności
odpowiedni ma być? Bo jeśli tak, to trochę lipa. Ale jak nie, no to w takim razie musi być w odpowiedniej kolejności. Okej, dobra. No i mamy rękawice nieskończoności. Pytanie, co my możemy z tą rękawicą nieskończoności zrobić? Szczerze mówiąc, nie wiem. Możemy wyeliminować ludzkość? Pół wszechświata możemy wyeliminować jednym stryknięciem? Czy ona jest po prostu od tak dla ozdoby? Ja chyba wyeliminowałem faktycznie połowę istnień. O kurde. Wyeliminowałem istnienia. No to będzie kiepsko, moi mili państwo. To w takim razie przejdźmy się do wioski może jakiejś. Najbliższa wioska jest... Tu, o Jezu, teleportuj się. O Jezu, bo ja tu... Przypadkiem mi się włączyło ten. Dobra, no to podświetlamy i pędzimy tam. Ja wyeliminowałem połowę ludzkości, halo. Niedobrze to tak. O kurde. Czy ja mogę to jakoś przywrócić? O! Aha! Czyli po prostu jak się prawym przyciskiem myszy przytrzyma... Ej, a Krakena mogę zabić teraz? Działa to na niego? LOL! Podziałało na niego. Co ty dajesz? Podziałało na Krakena. No ale no niestety nie mogę mieć w tym przypadku... Nie mogę już korzystać z mocy kamienia. Kamieni jakichkolwiek. No co, wyeliminuję pół ludzkości i... No i nic, bym musiał na nowo tworzyć kamienie, bo osobno tutaj kombinować. A ja bym tak nie chciał. No dobra, dojdziemy do wioski, zaraz zobaczymy, co w tej wiosce. Tu owca sobie normalnie chodzi i co? Aha. Czyli normalnie wszystko się respi. O nie, villagerów już zabiłem. Już ich powybijałem. I co? Surowe wszystko. O kurde. Zostałem Thanosem. Wyeliminowałem ludzkość. No cóż, zdarza się. Jest to bardzo niedobre. A niektóre rzeczy pozwalały mi w... To teraz pytanie, jak ich przywrócić. Chyba już ich nie przywrócę. O, szmaragd. No to sobie nie pohandlujemy. Przykro mi. Ja nie mogę. Całą wioskę wyeliminować. Zostałem Thanosem, o Boże Święty. No trochę to jest przykry widok. Nie powiem, że nie. Ale to jest dobre na swój sposób. Jakby się do Netheru szło.
To może być dobra broń. No powiem szczerze, nie wiem, bo mam dylemat taki lekki, bo wyeliminowałem istnienia jakiekolwiek z tego świata i obawiam się, że no raczej nie zrobimy uncraftingu, bo nie da się. Ale what the fuck? A ja ciebie mogę zniszczyć? Nie żyjesz. No okej, no. O kurde. I stało się najgorsze. Wyeliminowałem wszystkie zbroje. A czy rzeczy też mi znikły? Dobra, rzeczy mi nie znikły, ale... O, shit. No okej. Okej. Ma to swoje plusy i minusy. Bardzo nie chcę tego używać. Moja kolekcja zbroi! Nie! No cóż. Przestroga dla tych, którzy nie znają modyfikacji. Nie używajcie zbroi rękawicy nieskończoności, bo wyeliminujecie zbroje, swoje stojaki ze zbrojami. To był taki krótki pokaz. Ja będę to musiał na nowo craftować. Także tyle ode mnie na razie, cześć.